elektrycznym firmy Hemat. Przede mną znajduje się płyta montażowa rozdzielni automatyki, która jest właśnie w trakcie, końcowym trakcie montażu. Głównym mózgiem całej instalacji przemysłowej jest sterownik PLC, znajduje się tutaj, którego zadaniem jest zbieranie informacji z przetworników pomiarowych, takich jak temperatury, ciśnienia, przepływy, poziomy, również przetworników inteligentnych, a następnie wysyłanie do urządzeń wykonawczych, jak pompy, zawory, tak aby cały proces był w pełni zautomatyzowany. Dzięki zastosowaniu właśnie automatyki nasze instalacje osiągają wysoką sprawność, efektywność i wysoką jakość produktu. Szczegółową budowę rozdzielni automatyki przedstawi Państwu nasz elektryk Darek. Witam serdecznie. Nazywam się Dariusz Czerwiński. W firmie Hemat odpowiadam za stricte elektryczne sprawy. W tym wypadku za rzetelny montaż szaf elektrycznych, automatyki, siłowych, pneumatycznych i falownikowych. Przede mną szafę jeszcze nie zakrytą pokrywami koryt. Widzą Państwo część siłową. Pierwszym elementem całego układu, całej szafy jest wyłącznik prądowy. Ma on na celu rozłączenie napięcia z całej instalacji. Szafa siłowa składa się następująco. Z soft startów mających na celu łagodny rozruch silników. Kolejno z zabezpieczeń termicznych silników. Zabezpieczają je przed przegrzaniem i spaleniem, uszkodzeniem uzwojeń. Następnie dla mniejszych mocy silników wystarczą zwykłe styczniki załączające silniki, kolokwialnie rzecz ujmując, na sztywno. Również zabezpieczone zabezpieczeniami termicznymi. Kolejno w szafie siłowej musimy przejść do rozdziału napięcia już 230 V dla urządzeń automatyki, zasilaczy, które są zasilane tym napięciem. I kolejno przechodzimy do zabezpieczeń wejść, wyjść sterownika i jego modułów. W tym wypadku wszystkie wejścia i wyjścia są zabezpieczone szklanymi bezpiecznikami bezzwłocznymi. Najważniejszym urządzeniem każdej instalacji automatyki jest sterownik PLC. W tym wypadku sterownik modułowy składający się ze sterownika i modułów. Część wejść i wyjść sterownika jest wyprowadzonych na złącza zabezpieczające, a część poprowadzona jest przez odpowiednie bariery. W instalacjach, którymi się zajmujemy, stawiamy na bezpieczeństwo i na zgodność z normami unijnymi, a więc wszystkie urządzenia znajdujące się w strefach zagrożonych wybuchem są zabezpieczone takimi barierami, aby spełnić wymagania strefy EX-owej. W skrócie omówiłem Państwu budowę szaf elektrycznych i automatycznych znajdujące zastosowanie w instalacjach do destylacji etanolu, w instalacjach firmy Hemat.